się Bożena Gąsiorowska, jestem w pracowni kapeluszy damskich od 1976 roku. Anna Dziarnowska i w zakładzie jestem od 1979 roku. Jest pani modystką? Jestem modystką. Zawsze można go założyć na jakąś uroczystość, czy na wesele, czy na chrzciny, czy na komunię, jak to się mówi. No ale ten już jest taki mniej elegancki. I też słomka, taki bardziej codzienny. Taki typowo na lato. Tak, tak. Przeciw słońcu, właśnie, żeby jak pani nie mogła na słońce, to wtedy te kapelusiki. Modystka zajmuje się wyrobem nakryć głowy dla pani. Generalnie dla pań. Kapelusze filcowe, kapelusze ślubne, wizytowe. Robimy też dla dzieci do chrztu, dla dziewczynek. Robimy wianuszki, ale generalnie modystka zajmuje się tymi nakryciami. Dodatkowo robimy jeszcze nakrycia, ale to też dla pań, chociaż panom też tak samo robimy, czapki futrzane z własnego materiału bądź z powierzonego. Chcąc zostać modystką, no wie pani, ja trafiłam tutaj, mówię, zwerbowała mnie teściowa w 76 roku. Ja kończyłam liceum ogólnokształcące, ale potem musiałam 3 lata uczyć się, żeby zdać egzamin czeladniczy. Potem kolejne 3 lata, żeby przystąpić do egzaminu mistrzowskiego. Egzamin mistrzowski uprawniał mnie już do szkolenia uczennic. Przed jeszcze przyjęciem uczennic do uczenia tego zawodu musiałam zrobić kurs pedagogiczny, żebym mogła pracować z młodzieżą, bo trafiały do mnie dziewczyny po szkole podstawowej, czyli wtedy w wieku 15 lat. Nauka też trwała 3 lata. Wszystkie dziewczyny, które były, które się uczyły, zdały egzamin pomyślnie. Dobrze. Mówię, powstała cała gama kolorów. To są stożki w bardzo dobrym gatunku. To są welurowe, pilśniowe, bardzo dobre gatunki wełny. Taki filc jest bardzo plastyczny pod wpływem temperatury. Oprócz tego, że się robi to w gorącej wodzie, dodaje się sztywnika, który nazywa się dekstryną, a jest to mączka kasztanowa. Każdy kapelusz ma swoją formę i składa się właśnie z dwóch części, z główki i z rądka. I główki są różnego rodzaju. Wypukłe, płaska jest główka, wyższa, niższa i rądka to samo. Większe, mniejsze, w dół. I to właśnie polega na tym, że filc moczymy w tej gorącej wodzie i naciągamy na tą formę. No i nie mogę tego założyć. O. I wtedy każdy kapelusz ma swój fason. A zanim te formy się pojawiły drewniane, to co? Były tylko jakieś tam drewniana główka, były specjalne poduszeczki i wtedy w ręku się, ponieważ filce są z czystej wełny, one są bardzo plastyczne pod wpływem ciepła, są bardzo plastyczne, można tak formować jak się chce. Mamy tutaj taką formę, moczymy taki filc właśnie w gorącej wodzie, nakładamy na to, właśnie on jest wtedy taki plastyczny i tutaj się sznurek zakłada i później obcina go, się cyrkluje. Jak już wyschnie oczywiście. Często zdarza się, że przychodzą młode dziewczyny, gdzie tam widzą jakiś na zdjęciu kapelusz i chcą identyczny. Tylko ta dziewczyna nie wie, jak w tym kapeluszu będzie wyglądała. Dlatego każda osoba powinna założyć na głowę, przymierzyć, jak się w tym czuje. Wtedy możemy zmienić ewentualnie kolor, czy powiększyć rondo, czy obniżyć główkę. Już do indywidualnej potrzeby. Oczywiście tak, do danej osoby oczywiście. No ten jest taki bardzo ładny. Ładne wykończenie, ekry. To która? To ja mogę przypuszczać. Tak. I to też jest troszeczkę za mały. Ojej. On powinien głębiej wejść. No ale to ja przytrzymam. O, coś takiego. To jest bardzo podobne do tego białego. Też z taką walką. Mm-hmm. Teraz częściej zamawiają sobie panie z walką. Tak, ruszę. Tak. Znaczy te, takiego typu toczki. A zobaczymy jeszcze jeden. Taki czerwony, prawda? Trochę na euro. O. Chciałam pokazać przyrząd, na którym powiększa się kapelusze. Nakłada się na to kapelusz i wtedy on się powiększa.
robimy kapelusze wizytowe. Mhm. Właśnie w tej chwili taki mam kapelusz w pracy. I tutaj robię wstążkę. To będzie jeszcze wykończenie kwiatowe. No oczywiście to jest inny kwiat, no ale może być róża. I każde wykończenie kapelusza jest robione ręcznie. Robimy te stroiki, wszystko jest robione ręcznie, usztywniane. I mówię, czy większe, czy mniejsze, to jaki klientka sobie życzy. Wstążkę to zobaczymy, czy tak. I prawie, że mogę. Cieplejszą, fajną. Proszę bardzo, w lustrze się zobaczyć na zimę, żeby ciepło było. Taka trochę rosyjska ta czapka, no. Coś takiego. No ale bardzo ładnie uważam. No jak się czujesz w tym? No mi jest tym wygodnie. No, to zdejmiemy. To jeżeli takiego lisa się przyniesie, to czy można ją, tą skórkę przerobić na taką czapkę? Można. Można przerobić, tak. Bo już tych lisów się nie nosi, prawda? Nie nosi się, ale można zmodernizować jeszcze ten kołnierzyk, zrobić inny, prawda? Bo kiedyś były takie bardziej okrągłe, wiązane na łapki, jak babcie nosiły. No właśnie. No, ale można z tego kołnierza zrobić czapkę, jeżeli skóra jeszcze jest na tyle mocna. Bo ona na zewnątrz może wyglądać bardzo ładnie, ładny włos, ale sama skóra licowa będzie już, tak jak guma starcieje, tak skóra się rozchodzi jak papier. Będzie słaba. Będzie słaba i wtedy się rozchodzi. Staramy się to jakoś tam wzmacniać, ale nie zawsze się to da. A jak panie współpracują z kuśnierzami, tak? Nie, czy skąd nie. Te skórki w ogóle? Skórki od hodowców, rude lisy, od myśliwych, którzy mają. I panie to wszystko muszą same tak. Nie. Wtedy każdy myśliwy na przykład przynosi już wyprawioną skórę. Już wyprawioną, także ona już jest gotowa tylko do krojenia i do robienia. No i każda klientka przynosząc własną skórę, i ona się ładnie przewracamy tak na stronę licową i każda klientka własnoręcznie pisząc podpisuje. I to jest właśnie tak. Ponieważ skóra po zrobieniu jest prężona, rozciągana, zmienia się troszeczkę wizualnie, tak? Żeby nie było obiekcji, że to jest nie moje futerko, ja zawsze jestem w stanie udowodnić, że to jest pani futerko. Bo oprócz tego jest grafolog w cechu i można sprawdzić to. Do nas teatr, który mamy w Płocku, zamawia jakieś takie nietypowe zupełnie nakrycia głowy do przedstawień teatralnych. Na przykład tak, zgodne z czasem, w którym się odbywa. Tak jest z tą sztuką, którą w danym momencie będą tam wystawiać, czy bajka dla dzieci, więc te stroje są rzeczywiście takie i gabarytowo bardzo duże, bardzo kolorowe, no ale teatr jest zadowolony. I nie zmieniły panie zawodu z perspektywy czasu? No ja nie. Ja też już nie.